O, witam Was, moi kochani, serdecznie tym wspaniałym rozpoczęciem, którym było właśnie zabicie wilka z shotguna. No cóż, no ja jestem Vigo, a to jest gra Subsistence. Mamy październik, już niedługo zima. Na dworze jest zimno, jak wychodzimy. Jest teraz jeszcze noc. Mamy mięsko. Głodny? Trochę jestem. Dwie wątróbki dostaliśmy. Wątróbka dużo daje. Oj, dużo daje. Także warto sobie ją ugotować. Tak patrzę. Mi się wydaje, że powinien mieć troszeczkę jakiś lepszy porządek w swoim tutaj schoweczku. Swoim tutaj schoweczku. Kurka, jak to nazwać? Pasku szybkiego dostępu. O! O, dobra, marcheweczka, mniam. Rośnie, rośnie, jeszcze jedno. Mniam. Rośnie, 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 brawo. No, tutaj mnie wilk troszeczkę dziabnął, ale spokojnie rośnie nam zdrowie. Nie trzeba bandaża w ogóle używać. Mam 3 protein bary, też super. W ogóle czuję się super. O, już dzień nastaje. Teraz pójdziemy sobie na poranny zwiady, a właśnie tak naprawdę wyszedłem, bo chciałem iść po złom i zobaczyłem wilka i zacząłem się nim interesować od razu. Sobie pomyślałem, że o kurkę, zapomniałem, wątróbka moja. Żeby nie spieprzyć tego. O, jest, upieczona wątróbka, brawo ty. Możemy sobie od razu troszkę wątróbki. Wiecie co, nie w tej, zostawię w tej skrzyneczce, gdzie się mięsko psuje. Zjedzmy wątróbeczkę i zobaczcie, jak pięknie rośnie do góry. Brawo, uuu, jak pięknie. Jak dobrze. Wody sobie łyknę. I weźmiemy. Co on zrobił? Co on zrobił? Dobra, idźmy sobie uzupełnić naszą menażkę. Bo przecież napełnij wodą, brawo ty. Zobaczmy, czy trzeba uzupełnić wodą. Chyba tak, więc pójdziemy po więcej wody. Nasz ogródek trzeba oczywiście uzupełnić. Momencik, zaraz, zaraz, no wiadomo, rutynowe czynności, którym 64, no damy tej wody trochę jeszcze też, trzeba dać tam popiołu. Żeby, jako nawóz, żeby to lepiej rosło i zrobić swoje rutynowe, jeszcze rutynowy obchód wzdłuż brzegu. Czyli taka po prostu norma. Słuchajcie, dobrze, ja jedną strzałę straciłem, więc może spróbuję poszukać jej jeszcze tutaj. Strzeliłem wilka. O kurka, zajączku. Właściwie mogłem go złapać. Tutaj gdzieś strzeliłem we wilka, pewnie strzały już nie znajdę, bo ona jest bardzo ciężko ciężko ją znaleźć tak naprawdę na podłodze. Chyba ją oleję. Chyba tak. Trzeba ją olać, zebrać drewno. Piękne słoneczko świeci nam po prawej, daje odcień ładny.
Jest miło, przyjemnie, cieplutko się zrobiło. Pomimo, że to październik, a ja jestem na krótkim rękawku. No cóż, życie, no co. Czasami w normalnym życiu też człowiek wychodzi na mróz w krótkim rękawku. Jest 7 stopni, no to nie jest tak źle. Ale na krótki rękawek to jest dosyć zimno. A cóż, jak się jest takim biedakiem, że nie ma się nawet kurtki żadnej, no to co zrobisz? Bierzemy skrzyneczkę jak najbardziej. O, oczywiście, że tak. No i co? No i rutynowo. Rutynowo. Drzewko do dużego drzewa, robaczek, wracamy, odkładamy, idziemy w drugą stronę. Albo wzdłuż tego płotu. Widzę już jakąś tutaj, jakieś żelazo chyba, bądź jakąś rudę po prawej. Zaraz tam sobie je wydobędziemy. To nie będzie żelazo, to będzie jakiś potas chyba. Tak jest. Duże drzewko oczywiście, jak najbardziej. Ja wiem, że gdzieś jakieś kryształy trzeba jeszcze pozyskać. Nie wiem, gdzie są te kryształy, ale podejrzewam, że jak są... Znaczy, grając w Arka, zawsze kryształy były w górach wysoko. Więc tutaj bym mógł powiedzieć, że kryształy będą gdzieś w jakichś górach, bądź mogą być też w jaskiniach. W Arku też były w jaskiniach, ale oczywiście tutaj to są dwie kompletnie różne gry, ale tak na chłopski rozum, góry albo jaskinie. To tam będą kryształy. Nawet bardziej bym pod jaskinię już podszedł chyba teraz swoimi wywodami. Okej. Okay. Mamy już... A zerknijmy jeszcze z wysokości, czy czasem nie widać jakiejś skrzyneczki. Tam jest złom. No i skrzyneczki żadnej nie widzę. I złom też zniknął, już widzę. Albo nie widzę. No dobra. Tu jest złom. Biorę. Tu jest, tam jest złom też. Okej. Okay. Tutaj widzę cebulkę, czy tam marchewkę. Cebuleczka. No i włókno. I włókno. Zerknijmy. Nic nie widać. Dobra. No to nasze znaleziska odkładamy. Robaczek oczywiście pójdzie na przynętę. Te naboje, to ja nie wiem, po cholerę mi one. To tutaj. To. To. Pięknie, mamy dużo. Tutaj więcej takich naboi już mamy. No i. I to tutaj też. Potas. Dobra. No świetnie. Świetnie, jest bardzo miło, przyjemnie. Głodny na razie nie jestem, ale pewnie niedługo będę. Więc tutaj. Czy ja słyszę dzika? No jak nic, słyszę dzika i nigdy na dzika nie zapolowałem. Pierwszy raz dzisiaj będzie. Cyk. Strzała w łeb, a później jak najszybciej. Zatrzymaj się, dziku. Myślałem, że mnie
Trafi, a jednak nie. Dzika w życiu nie upolowałem. Pierwszy raz w swoim życiu. Proszę bardzo, zobaczymy, co nam da. Nam da mnóstwo fajnego, mnóstwo fajnego jedzenia, jak najbardziej. Brawo ty. Czy ja je potrzebuję, to jedzenie? Pewnie nie jeszcze. Ale weźmiemy. Co to jest? Schabowe. Przetrup, tłuszcz oczywiście. I skóra. No to skóra się przyda. No schabowe tak naprawdę też. Bo jesteśmy już powoli głodni. Mogę tutaj dociągnąć to schabowe. Ten głód swój, aby schabowe mi uzupełniło go do pełna. Pasek głodu. Potas. Potas chyba będzie dobry do wytwarzania, tak mi się wydaje, że o ile pamiętam, jest potrzebny do wytwarzania amunicji. Prochu czy coś takiego. Tylko czy pierwszy raz w życiu upolowaliśmy dzika? No brawo. Myślałem, że on będzie ale bardziej przydatny. On daje białka 22. Czy on daje więcej niż wątróbka? Pytanie. Ile wątróbka daje w ogóle? 34. Wow. A to? Ile mi da? Jak się upiecze? Bo na razie 22. 32. Czyli wątróbka jest lepsza. No. Mniam. Zjedzmy wątróbkę. Trzeba będzie zjeść z jedną może marcheweczkę. No i brawo, ty. Weźmy jeszcze nawóz dla naszych roślinek. Tu jest dużo nawozu. Tu jest mało nawozu. Bierz. I dołóż też tutaj. Brawo, ty. Jest skrzyneczka, jak dzień dobry. Moment. Trzeba będzie zrobić naboje do shotguna. Ale tutaj mamy jeden, ale to jest i tak mało. No, najlepsze jest to, że właśnie znalazłem sposób, nie? Strzałą w pysk, a później szybko jak przybiega, shotgunem w pysk. I od razu ginie zwierzę. Nie trzeba walczyć, uciekać. Także to jest dobry sposób na każde zwierzę tutaj w tej grze. Tak mi się wydaje. No dobrze, trzeba się przygotowywać do zimy cały czas, więc jakoś nam na razie idzie. Mamy 7 naboi takich. Super. No dobra, lecimy. Tutaj mamy włókno. Byliśmy po tamtej stronie już trochę wzdłuż płotu, jak zawsze. Teraz pójdziemy sobie tym brzegiem. Musiałbym w końcu znaleźć tą lepszą skrzyneczkę. I musiałbym w końcu zacząć odchodzić od mojej bazy w dalsze tereny. Oczywiście się ciągle boję. Sarenka, kurka, mogłem ją strzelić z tego, z karabinu w nią w łebek, zanim by uciekła. Jestem ciekaw, czy są jakieś takie pułapki unieruchamiające, jak to jest w Arku. Znowu będę porównywał do Arka, no bez sensu, nie powinienem tutaj kompletnie różne gry, ale ja bym miał taką bolę na przykład, albo coś, żeby unieruchomić zwierzę i wtedy mu tylko w pysk strzelić i po. Ale tak chyba nie ma tutaj, niestety. Weźmy sobie te roślinki. Drewna. Brzegiem, brzegiem, brzegiem. Tu mamy zajączka. A tam mamy kurkę. Czy te dwa zajączki? O! I kura. No nie, no, no to jest naprawdę dwa zajączki i kura. Wolałbym kurę chyba, bo kura da mi piórka, a ja potrzebuję je do zrobienia. Do zrobienia strzał, nie? Mogę i to. Mogę i to.
Tam niedźwiedź sobie chodzi, przyjemnie, miło, fajnie, dziękuję. Dobra, idźmy z tymi zwierzątkami z powrotem do bazy. O, biorę to. Trzeba zrobić sobie więcej strzał, bo już nie mamy. Mamy kurkę, która jeszcze żyje, królika, który już nie dycha. Więcej drewna. Brawo. I pierdołę. Świetnie. No, jaki pięknie przygotowany jestem. Dobra, teraz tak. To cyk. Czy może jakąś rybkę bym sobie złowił jedną? No, przydałoby się, nie? Patyczek by się przydało zrobić. 6. 6 strzał na razie starczy. Gwoździe. I zróbmy strzały. Raz, dwa, trzy. To odłóżmy. I no i to też. No. I on sobie będzie robił strzały, a ja pójdę łowić rybki. No jak przyjemnie, w ogóle wszyscy zadowoleni. Misiu, nie zbliżaj się na razie. Bo ja łowię rybki. O, kulka zbliża się. Nie zbliżaj się. Muszę obserwować go dobrze. No. Jest, zaciąłem i zwijamy. Ok, tak, wtedy nie zrobiłem tego, zrobiłem inaczej. Dobra, pięknie. Zobaczymy, czy mamy okońka, czy mamy łososia, czy mamy szczupaka, czy mamy basa, czy mamy po prostu kurka nic. I no, gówno mamy, okonka jakiegoś małego. Cóż, nawet i to jest dobre. Nawet i to jest dobre. Okonka. Okoń, cyk. A co tam będziemy się przejmować? Pewnie, że sobie go usmażę. Bo to jest taki naraz na szybciutko. Chociażbym musiał to zjeść, bo to się zepsuje. Mogłem ten olej sobie z tego okonka wziąć. Rybi tłuszcz. No dobra, no coraz. Co ja słyszę? Jakieś dziwne odgłosy. Słyszałem jakby jakiś ryk zwierzęcia. No przecież tutaj nikogo nie ma. Upieczony okoń, brawo ty. Zjedz go sobie, co tam. Dobra, mamy tutaj wilczka u góry. Mamy wilczka, poziom trzeci, czyli trudny. Czyli trudny. Dobra, chodźmy. Jak zawsze brzegiem. Widzicie, albo przy płocie, albo brzegiem. To są takie moje metody, ponieważ wiem, że z tej strony mnie nic nie zaatakuje, bo nic mi z wody nie wyskoczy. A tak samo przy płocie idę, nic mi nie wyskoczy, tak? Chcemy skórę. Tam jeszcze mamy kicusia. A dobra. Kicusia mamy jeszcze w domu. Także nie mamy się co przejmować. Kurka, ten niedźwiadek blisko chodzi. Dość blisko. Co mamy? Marcheweczkę? Marcheweczkę, cebuleczkę. Marcheweczka, cebuleczka. Zaraz ją zjem od razu. Niech mi pachnie z ust ładnie.
Odstraszy może to jakieś wilki albo niedźwiedzie, jak tak chuchnę pięknie cebulą. Widzę miedź. I znowu powiem głupi żart, jak zawsze. Warto mieć, mieć niż nie mieć, nie? Jest tam wilk. Pewnie, że warto mieć, mieć niż nie mieć. O, skrzynka na brzegu. Pewnie, że ją wezmę. O, jeszcze tu skrzynka. Subcio. Skrzynka budowlana, będą gwoździe właśnie. Włókienko. Skrzynka z nabojami. Brawo. I jagódka. Normalnie rozpoznaję już niektóre rzeczy. No brawo. Dobra. To mamy chyba tutaj już dalej zwierzę. O, tam jest jeszcze skrzyneczka. Czy tylko cień? Jest skrzyneczka. Kusi bardzo. Weź. Ops. To. Dziękuję, było miło. O Boże, zginąłem. Ja pierdzielę, co było? To było. Naprawdę? Ku podrodzenie. Naprawdę? Wiecie co? No tak nie może być. Ja wystrzeliłem wszystkie naboje w niego, a on nic. Ja pindole, no nie może tak być. Wracam po moje ciało. Będę sobie, mam dwa naboje, więc mogę. Jestem kurka śmiały. Śmiałkiem teraz, mogę biec. Kurde, wystrzeliłem dwa naboje. Wszystko straciłem. Moja koszulka. A nie, to chyba ją odzyskam. No i teraz już nie będę myślał. Teraz pójdę jak idiota przed siebie, nie będę w ogóle rozważny. Właśnie. Prawie. Dobrze, że pomyślałem, żeby być rozważny jednak. I niedźwiedzia wziąć łukiem. Jest skrzynka. Ale kurka, bo się skusił na skrzynkę, nie? Bo się skusił cholera na skrzynkę. Wilk. Kolejna skrzynka. Ja pindole. Nagle się pewnie. Nagle się skrzynki porespiły. Dobra. Wracam chyba na brzeg. Może nie, bo to byłem gdzieś tutaj, no. Moje ciało. Kurwa, ten. Co ja powiedziałem? Co ja powiedziałem? Ja pindole, przepraszam was. No i skubaniec idzie. Masz. Co za głupi wilk, no. Przepraszam was za moje słownictwo. Naprawdę bardzo mi przykro. Wymknęło mi się. Weź wszystko. No dobra. Uff. Mam. O, mam ubrane już. No dobra, jest dobrze. Wracam. Wracam, 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 moi kochani, do domu. Tam była skrzynka, ale ja się trochę ją, po nią boję iść. Bo jest wilczek. Już mam jeszcze jednego. Jeden nabój shotgunowy, żeby mogę mu w pysk strzelić, jak będzie rzucał się za bardzo. Ale to wszystko, nie? Jestem taki mądry teraz.
Bo kurka, mam jeden nabój. Shotgunowy. No nie widzę tej skrzynki. A tam jest skrzyneczka. Czy jeszcze coś, jakieś wilki? Oj. Się tutaj kręcą. Pyk. Bierz. Może niedźwiadki? No niedźwiadki tutaj lubią chodzić, to prawda. No właśnie jest pan niedźwiadek. I trzeba dookoła. Trzeba dookoła. Szerokim łukiem go brać. Okej. Dobrze, no szkoda, że trochę spierdzieliłem sprawę i zginąłem. Nie byłem ostrożny. Kurczę, wystrzelałem wszystkie naboje. O kurka, uciekaj. Będzie mnie gonił. No ale ja chyba, on jest wolniejszy ode mnie. No bo kurka, ja jestem super szybki, nie? Nie patrzałem na to. Jakie dzisiaj normalnie błędy popełniam. Na szczęście mam zapałki. Jakie ja dzisiaj popełniam błędy? Idiota. Idiota jak nic. Dobra. Weź dołóż do pieca. Okej. Cóż zrobisz? No człowiek jest czasami idiotą. Wrzuć to, przetop tłuszcz. To mamy nasiona czego? Pomidora. O, to zaraz zasadzimy, jak najbardziej. Jagódki. To. Pistolecik bez naboi już. Znaczy mam jedne, ale właściwie od razu sobie załaduję. No dobra. Zjedz to. Bo będzie potrzebne. Znaczy, bo będzie potrzebne. Bo trzeba zjeść, bo mało mam życia. Widzę, że wody trzeba się napić. Zrobić naboje będzie trzeba. Porządeczek robię, no bo trzeba mieć porządek. Cyk. No i się ciemno robi, czyli koniec odcinka. Co ja robię? Tak ma być. To tu. To jest tu. To załadujemy. Mamy mięsiutko. 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 Mięcho. Po prostu. Opraw. Opraw. Skórka. Tu. To tu. To. I to niech się tutaj robi. To dajemy tu. No i naprawdę ten poziom trzeci wylazł tutaj. Pyk. Tam niedźwiedź, tu wilk, tu włókno i noc. Życie. Życie nie rozpieszcza nas tutaj w tej grze. Okej. Czy ja jestem brudny? Pokaż mi swoje dłonie. Takie jestem. Jeszcze się nie umyłem? Okej. No dobra. Jestem umyty. Biorę. Bo się zaraz spali i będę żałował. I teraz mamy kolejne mięsidło. Nażrzej się. Nie wiem, zjedz jednego ziemniaka. Zjedz jedną cebulę, żeby ci pachniało z gęby. No to jakoś poszło. Zjedz jagódkę. Jedną. Idzie do góry, brawo. Napij się wody. Woda wodzianka.
i chętnie bym sobie wziął więcej wody, ale kurka, już widziałem tego gnojka tutaj. Zobaczcie, skubańca, no. Przyszedł pod sam dom i sobie kurka myśli, że rządzi. No i pewnie tak jest, że rządzi. O, o, jeszcze będzie mi tu warczał, no. Skubaniec i wącha. Widzę twój cień. Widzę twój cień, zaraz się wkurzę i ci... w łeb strzelę. Podejdziesz? Trzeba być szybki, nie? O, już warczy. No jakbym zginął w domu, to by w ogóle było świetnie. Znaczy wyjdę i on będzie warczał? O. No i koniec naboi moich. Niestety. Bierz wszystko. Umyj łapy. Wracaj do domu. Noc jest. Więc trzeba iść spać, bo ludzie, którzy nie śpią, są zmęczeni. Takie życiowe motto wam powiem. Ten, kto nie śpi, jest zmęczony. No i na amunicja się skończyła. Dwójeczka, przeładuj. Weź sobie wodziankę z jeziorka i sobie ją ładnie przygotuj. Ok. Pyk. No i tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Mamy już listopad, więc jutro będzie zima. Jeżeli się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. Następny odcinek już niedługo. Trzymajcie się ciepluteńko. Pa, pa.